Also pierwsza odpowiedź jest taka. Ja nie chcę tylko mówić pesymistycznie. Oczywiście naukowcy zawsze to potrafią robić. Erich Kästner, pewien pisarz w 20 latach w Niemczech, kiedyś też został o to zapytany i odpowiedział pozytywnie. Czasy nie są takie, ale ja chcę powiedzieć coś innego. Mamy w tej chwili debatę rozpoczętą na temat nierówności. Joseph Stiglitz w Stanach Zjednoczonych dawno tego się domagał w Stanach. Ale ta dyskusja w sumie można powiedzieć już pojawiła się, w końcu się pojawiła. I ja bym powiedział, że ta taka średnia lewica, czyli socjaldemokracja, socjaliści w Europie w latach 90. niestety popełnili wielki błąd. To znaczy porzucili pytanie o realokację, nie poruszali tego pytania, o podział zysków. Oczywiście mieliśmy lewicowe rządy, które jakby wspierały reformy podatkowe, które pomagały kapitalizmowi w dalszym rozwoju, a więc popełniły taki błąd. Mimo to tę debatę teraz mamy, ale tak jak powiedziałem, lewica zapomniała o tej kwestii podziału redystrybucji dochodu i jeszcze teraz dochodzą kolejne pytania, gdzie nie chodzi już tylko o podział tego dochodu społecznego, tylko o emancypację kobiet, o kwestie gender. To są też ogromnie ważne tematy dla mniejszości różnego rodzaju, które domagają się swoich praw. I to są ważne zmiany kulturowe, które przeszliśmy. Ale na tym to się wszystko jakby wyczerpało i można powiedzieć, że ja też jakby wierzyłem, że może być trzecia droga, którą proponował Blair i Schröder i że to byłby nowy paradygmat dla socjaldemokracji, ale w tej chwili uważam, że popełniono wielki błąd, który polegał na tym, iż wierzono, że ten wspaniałe, cudowne społeczeństwo obywatelskie sobie ze wszystkim poradzi i zapomniano przy tym o roli państwa. A to zapominanie o roli państwa stanowi wielki problem. Tutaj mobilizacja tego czynnika nierówności jest czymś ważnym, która niejako jednoczy wszystkie te ugrupowania po lewej i środkowej stronie sceny politycznej, ale w końcu żyjemy w świecie zglobalizowanym i jeżeli jakiś rząd wystąpi i powie, chcemy uregulować rynki i chcemy podwyższyć podatki, to natychmiast taki rząd traci wyborców. I są w tej chwili dwa kraje w Europie, gdzie by tak nie było. Jeśli podwyższymy podatki albo zostawimy je na tej samej wysokości, to wtedy nie stracimy wyborców. To jest Szwecja i Dania, ponieważ te kraje udowodniły. Chcę powiedzieć jeszcze tylko, że Polska też do władzy idzie Prawo i Sprawiedliwość, które zapowiada podwyższenie podatków. Ale idzie do władzy mimo to. To jest dziwne, to jest bardzo dziwne rzeczywiście, że im to na razie nie zaszkodziło. Bo wszyscy inni zapowiadają obniżanie podatków i im to szkodzi. No to odczekajmy na te wybory i zobaczymy i może jakaś będzie jednak szansa, że PiS nie wygra wyborów.